Cześć, witamy w tym odcinku. Dzisiaj film z kolejnego ataku Michała. Nie Michała, tylko Kuny. Głodny był. Głodny był. Tutaj świecił się w polo błąd od poziomu oleju, tak? Dokładnie. Widać było, że coś tutaj chodzi, zanim zacząłeś szukać po kabelkach. Tu widać. O. Czekajcie, o, widzicie? Nie dotykamy, bo to jest pochodzenia niewiadomego, co to jest. Kromka, nie? Czy nie jest to jakiś ten? No, jakiś chlebek wysuszony chyba. Chyba nie. Chyba tak. A tam jeszcze też coś jest. W głębi. Jest, no. I tutaj też chyba łapki gdzieś było widać, nie? O, tu łapki. Sierść gdzieś jakaś, jest sierść, o. Tędy szła. Tutaj też po sondzie widać. O, tutaj zaczęła sondę atakować. Co to te sondy? To muszą być dobre kable sondy. No ale tutaj wielu z was pisało w komentarzach, że grupę Volkswagen Kuny nie atakują, że tylko dziadowskie auta marki Kia. Także tutaj widzicie, że polówka też zasmakowała. Polówka też zasmakowała, tutaj też coś jest. Coś się zbierała tu cały czas. O, tu są sierść, jest sierść. Ty jesteś teraz specjalistą na temat kun. Tak, jestem specjalistą na temat kun, na temat szczurów. I w tym momencie moim zboczeniem są ataki gryzoni. I co, tutaj było tyle trudno znaleźć usterkę. Zanim Michał to rozizolował, to praktycznie izolacja była na całości kabli, tak? No, mało, bardzo mało widoczne to było, bo tutaj akurat jeszcze przychodzi... Gdzieś sobie to położyłem. No, czekaj, tu. Przychodzi taki uchwyt. To było gdzieś mniej więcej w tym miejscu, że także zaraz obok tego uchwytu było... A kabel, dodamy, ząbki. Przewód idzie tamtędy do dołu. No, po ścianie, tu po podróżnicy i na kołyskę i... No to tyle fajnie, że tu jest dosyć dużo miejsca na obkoło silnika i można było od dołu zerknąć i tutaj jak już Michał robił serwis olejowy, to zauważył, że coś tutaj już ząbki swoje wbijało. Z mojego doświadczenia wiem, że ten osobnik to była kuna, nie szczur, kuna pospolita. A u ciebie co było? U mnie był szczur. U mnie był szczur. Także widzicie, że teraz musimy te przewody zaizolować, złączyć. A te sprawdzimy, czy są przegryzione, czy tylko... A tu też, popatrzcie. Czy nie, to brudne. Nie jest sandał. Czy na czym to skończyłem? Na tym, żeby zaizolować te przewody, sprawdzić te i właścicielce zaproponować co? Jakiś odstraszacz. I to dodam, że to nie było w naszej miejscowości, tylko obok naszej miejscowości też są kuny i też grasują. Także widzicie, że tutaj kuna, jak popatrzymy, to ma bardzo dużo możliwości wejścia. Tutaj idzie osłona jako podchód, tak? Idzie właśnie taka duża osłona. Duża osłona. Na to duża osłona, więc... Ale tam z tyłu po... mogła wejść, tak? Tak, koło wydechu właśnie musiała się tam pchać. I tędy sobie wchodziła... Tutaj jest też zgryziona, popatrzcie. No. Czyli... Kuna sobie tutaj mieszkała i teraz, żeby zastosować odpowiednie zabezpieczenie, na przykład dźwiękowe czy tam zapachowe, to pierwsze co, musimy wymyć wszystko, użyć neutralizatora zapachów i następnie dopiero zabezpieczyć samochód. O, dowody zbrodni? Popatrzcie. Jest włos. Jest włos. No to bubr. Jakby to bubr wszedł, to już nie... nie było. No. Także w tym odcinku to już wszystko. My naprawiamy szkody po ataku kuny i właścicielkę poinformujemy, czy chce jakieś zabezpieczenie, czy chce po prostu jeździć sobie dalej bez zabezpieczenia. Kto nie ryzykuje? Ten nie ma. Ten nie ma. Dzięki, pozdrawiamy.